Dzień dobry. W dzisiejszym programie zapraszamy Państwa na relację z 6. edycji letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet et Cantat w Ramsowie. W tym roku organizatorzy przygotowali aż 5 koncertów, które odbywały się co tydzień począwszy od 20 lipca aż do 17 sierpnia w Ramsowskim Kościele. Jest to 6. edycja letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet et Cantat Ramsową 2013 w tym roku. U nas na naszych koncertach występują z reguły artyści z najwyższej półki, światowej, że tak powiem, półki. I występ w tym roku inaugurowała pani Małgorzata Godleska, no, znakomita śpiewaczka, no, w świecie znana, zresztą nasza, z naszych rodzimych ziem pochodząca. Później występowali u nas zespół Oktawa, chór Oktawa z Krakowa, imprewisti z Warszawy. Duet akordeonowy jako nowość w tym roku z Piotrkowa Trybunalskiego. No i właśnie kwartet smyczkowy z naszej filharmonii, bo naszych też promujemy. Raz, zawsze jeden, w każdej edycji jeden zespół nasz, olsztyński, występuje. Organizatorem głównym koncertów jest Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-Oświatowe Teleinfo w Niedźwiedziu, ale impreza odbywa się dzięki doskonałej współpracy 4 sołectw – Ramsowa, Ramsówka, Kromerowa i Niedźwiedzia. No, jest to duże wyzwanie, trzeba powiedzieć, dla nas, organizatorów, bo zorganizować jeden koncert to nie jest problem, ale zorganizować 5 czy 6 koncertów w ciągu wakacji jest to duże. Nie można powiedzieć, no ale zaangażowane są, tu są sołectwa, które Państwo widzicie tu przy naszym namiocie, czyli Ramsowo, Ramsówek, Kromerowo i Niedźwiedź. Te 4 sołectwa są zaangażowane w organizację tych koncertów. To może na chwilkę się zatrzymajmy. Jak to się stało właśnie, że te 4 sołectwa potrafiły się dogadać i coś tak pięknego stworzyć? Jestem dyrektorem organizacyjnym koncertów. No i no chyba tak zebrałam ich do kupy, że tak powiem. Takżeśmy taką konwencję przyjęli, że no nie robimy sami, ponieważ jest to społeczne działanie, więc wymaga nakładu, no dużej pracy, ale społecznej. No więc kogo? Ponieważ koncerty organizowane są w kościele i współorganizatorem jest parafia, no więc tak stwierdziliśmy, że tak ci z parafii powinni przede wszystkim, prawda? Nie mieli nic przeciwko temu, bardzo chętnie. Każdy ma rozdział zadań, każdy wie, co ma robić. I mamy już, no tak, że to powiem, logistycznie rozpracowane. Także to są... I dogadujemy, zresztą jak Państwo widzicie, że nawet na imprezach takich typu dożynki jesteśmy wspólnie. I to jest, no, może dla nie wszystkich to jest takie jasne, że się wszyscy we czwórkę dogadujemy, każdy coś robi. I to tak jak zaczyna się koncerty, później mamy odpust, później są no, imprezy wiejskie, no to są w każdym sołectwie oddzielnie, ale uczestniczymy w poszczególnych sołectwach, też uczestniczymy, że jak oni przychodzą do nas, my idziemy do nich i w ten sposób tak mamy taką sztamę, że tak powiem. No. Pierwsza edycja koncertów odbyła się w 2007 roku, a jej inicjatorem był ksiądz Zbigniew Stępniak, ówczesny proboszcz ramsowskiej parafii. Proboszczem w 2007 roku, kiedy był proboszczem, był ksiądz Zbigniew Stępniak, również artysta i śpiewak. On właśnie wpadł na taki pomysł, żeby właśnie zorganizować taki festiwal muzyki wokalnej. Wokalnej wtedy było, kameralnej doszło później. No i właśnie zmobilizował nas. No kto? No musiało robić to stowarzyszenie, no bo ktoś musiał pozyskać środki, prawda, pozyskiwać środki trzeba, no to musi ktoś ofertę pisać, no więc wiadomo, że nie może to parafia tam robić, bo nie jest to akurat władna. No i to wzięło na ten obowiązek, wzięło moje stowarzyszenie na siebie, Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-Oświatowe Teleinfo, którego jestem prezesem. No i właśnie tak się zaczęło, zrobiliśmy wspólnie, no ksiądz nam oczywiście to był jego pomysł, on to co było, no ale jak to
zawsze się udoskonala. Pierwsza edycja, druga trochę była lepsza, powiedzmy, no i później po kolei. No i teraz już jest wszystko opracowane, że tak powiem, tak jak potrzeba. No stwierdziliśmy, że jest warte kontynuowania, że idea jest słuszna, że i, no, ksiądz Biniestępian był pierwszym dyrektorem artystycznym właśnie. No bo on wiedział, jakich artystów, z kim. Nasz Bogusław Morka u nas występował. Występowali u nas Szwajcarzy na jednym z koncertów, również na jednej z edycji. No, ale no mówię, później kiedy ksiądz po 2 latach odszedł z parafii, no my to dzieło kontynuujemy po prostu. No bo do organizowania była grupa duża. To nie jeden ksiądz, bo było cała masa osób, które były w to zaangażowane. No i stwierdziliśmy, że no, fajne koncerty, taka idea jest słuszna jak najbardziej. Ramsowskie koncerty są już stałym punktem wśród letnich imprez naszego regionu. Mają swoją wierną publiczność, która z roku na rok staje się coraz większa. Koncerty cieszą się no, wielką popularnością. Jest to, no tak jak zawsze mówi pan Jan Połowianiuk, znaczy dyrektor artystyczny, to jest największy festiwal najmniejszej miejscowości. Taka jest prawda. Zresztą mają swoich już odbiorców koncerty. Jest to kultura przez duże K. I naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale przychodzą nie tylko, że przyjezdni, bo mamy 40% Olsztyniaków, którzy przyjeżdżają zawsze, bo wiedzą, że takich zespołów to się nie spotka, ale z okolicznych miejscowości. Barczewo i Biskupiec, i Pasym, i Szczytno, no już Mrągowo, no już z najprzeróżniejszych. Oczywiście nasi z naszych miejscowości, Ramsowo, Niedźwiedź, z tych ościennych również do nas przychodzą. Jest to mniej, ale co roku jest więcej, większe jest zainteresowanie. No natomiast jest również duże zainteresowanie turystów wypoczywających tutaj. Cała przekrój grup od młodzieży poprzez właśnie powyżej 60-latków również. Są i młodzi, i starsi, więc różne grupy, jak można tu zobaczyć nawet w kościele, jak zresztą tam państwo widzicie, to są właśnie różne grupy, różny przekrój. Są młodzi, z Olsztyna przyjeżdżają studenci studiujący muzykę, bo mogą posłuchać, jak artyści takiej światowej sławy, czy chóry, jak się zachowują, jak tą muzykę, tak powiem, sprzedają. No i właśnie, no to jest i starsi, którzy przyjeżdżają, i profesorowie z Olsztyna przyjeżdżają. No mamy naprawdę takie grono, już 6 edycji, to już niektórych z widzenia znamy, wiemy, że i są co, sobota, 19 są w kościele. Dyrektorem artystycznym i jednocześnie prowadzącym letnie koncerty jest Jan Połowianiuk. Prowadzącymi są państwo Połowianiuk. Prowadzą to świetnie, powiem, z wiedzą tak wielką, że muzyczną, jak pan Jan opowiada na temat artystów, utworów wykonywanych, ja bym mogła go słuchać i słuchać. Także to jest taka, no to też jest taki plus tego, że nie tylko tak, że wystąpi ten i ten, tylko o utworach, o wszystkim, różne takie wiadomości z życia tych artystów, tych kompozytorów. Bo to artystów, nie, kompozytorów, takie, których my nie znamy, nie wiemy, prawda? I dzięki temu to tak tą muzykę poważną, bo w reguły jest poważniejsza, mamy taką bardziej przybliżoną tu do nas. Jedyną w swoim rodzaju atmosferę ramsowskiego koncertowania doceniają również sami artyści. W tych koncertach spotkania, takie tak zwane kolacje z artystami, to są, cieszą się bardzo dużym powodzeniem, uznaniem wśród artystów. Artyści bardzo to sobie cenią, że my tak potrafimy, że tak gościmy ich. I te spotkania przygotowuje również sołectwo. Każde sołectwo i każda gospodyni, no czy nie każda, no te wybrane gospodynie, swoje produkty, tak jak tutaj, wszystko mamy wspólny garnek, wspólny stół i tam różne rzeczy sobie. No i zapraszamy wtedy tam, czy to gości, czy sponsorów, czy no kogo tam sobie życzymy, kogo tam zobaczymy, prawda? Kogo uda nam się. Ja z reguły jestem przy organizacji, przy artystach, no to ja tam zawsze jestem na końcu, ale mam tu grupę organizującą, Ela Dzikowska, Danusia Dziekan, Andrzej Dzikowski, Marian Malinkowski, mój mąż zresztą, ma zadanie. Tak, także wszyscy jakoś tak wspólnie to ogarniamy i
bardzo, bardzo są, artyści chcą do nas wracać. Spiritual Singers Band, który już był dwukrotnie u nas, światowy lider, 35-lecie w tym roku pracy. W następnym roku mówi, że jeśli tylko ich zaprosimy, to do nas jadą jak w dym do Ramsowa. Bardzo chętnie przyjadą i oczywiście ich zaprosimy. Właśnie, na czym to polega, że tak światowi artyści potrafią znaleźć czas na to, żeby wystąpić w tym malutkim Ramsowie? Tak, no chyba właśnie odbiorcy koncertów, no publiczność jest wspaniała, wspaniała naprawdę. Z taką kulturą wysłuchuje, później bisy są, bo artyści są u nas dopieszczeni. Później jest moje te spotkania z ludźmi, gdzie sobie bardzo to cenią, także to chyba właśnie artystom daje, że nie jest traktowany tylko, że płacimy i wyjazd do domu, tylko, że są przez nas właśnie specjalnie do pieszczenia. W ubiegłym roku kwaterowaliśmy, bo trzeba powiedzieć, że no im zawsze ich zakwaterowujemy, którymś z ośrodków, no to w ubiegłym roku spirytualiści byli w Lesznie, bo przyjęliśmy konwencję, że agroturystykę obstawiamy, prawda? No trzeba pokazać nasze piękne agroturystyczne również miejscowości. No i byli zachwyceni. W tym roku rozmawiałam z liderem tego zespołu, z panem Szomańskim, zapraszając ich na koncerty, bo już tak z niektórymi się znamy naprawdę prywatnie, możemy sobie dzwonić. To on mówi, że oni chętnie do nas przyjadą w następnym roku, ale chcą w Lesznie nocować. No więc mają hotel 5-gwiazdkowych potąd, chcą normalnie taką agroturystykę. Tegoroczna edycja dobiegła końca, ale organizatorzy nie spoczęli na laurach, bo już ruszyły przygotowania do przyszłorocznych koncertów. Co roku, co prawda, mówię, że już to ostatnie, bo jest dużo pracy, ale jak się skończy, to już się zapomni, ile tej pracy było. Czyli przygotowania do następnej edycji już są, trwają? Już nawet wiemy, kto wystąpi mniej więcej, bo już wiemy, że na pewno będą Afabre 30 lat pracy, Spiritualsi 35 lat. No jeszcze wyszukamy tych, którzy są tacy, właśnie mają zasłużoną ten staż. No i oni u nas będą znowu. Następna edycja się szykuje taka, no to jest wszystko związane z finansami. Się serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są zawsze przez 6 edycji z nami i tych, którzy jeszcze nie byli, żeby również w następnym roku od połowy lipca do połowy sierpnia na nasze koncerty przybywali. My jesteśmy zawsze chętnie, wszystkich witamy, chętnie widzimy i będziemy się bardzo cieszyć, bo dla kogo organizujemy? Jeśli ludzie chcą przychodzić, my organizujemy. Jeśli przestaną przychodzić, no to znaczy, że koncerty się nie podobały. A jednak skoro przychodzą i są, to te koncerty są w porządku. Także serdecznie zapraszam na następną 7. edycję w następnym roku. My również serdecznie zapraszamy na przyszłoroczne koncerty, a teraz zobaczmy, co się działo podczas tegorocznej edycji. Thank you.
tym programie to wszystko. Na następne zapraszamy za tydzień.